Czy lifting wampirzy można wykonywać w każdym wieku? Zabieg można wykonywać w każdym wieku. Wiek tutaj nie odgrywa znaczącej roli. To znaczy przyjmujemy, że absolutnie zabieg nie powinien być wykonany u pacjentek, które są młode i mają 18 lat. Natomiast już u pacjentek 20-paroletnich, jeżeli jest taka potrzeba, pojawiają się zmarszczki mimiczne, pojawia się słuchość skóry, to w tym przypadku również możemy taki zabieg stosować. Oczywiście nie trzy zabiegi, wystarczy jeden zabieg na rok, który już wygeneruje tworzenie i regenerację skóry właściwej. Czy efekt liftingu wampirzego zależy od wieku? Jeżeli mamy kobietę, pacjentkę, która ma 55 lat, wiadomo, że zmiany u niej są zdecydowanie większe, tak? Czyli oczekiwania od zabiegu są też większe. W związku z tym więcej musimy zabiegów przeprowadzać, żeby te oczekiwania żeby tym oczekiwaniom sprostać, tak? Żeby regeneracja tej skóry doprowadziła do takiego spłycenia zmarszczek, które pacjentka zaakceptuje i powie: tak, o to mi właśnie chodziło. Czyli jeżeli będziemy mieć mniej defektów związanych ze starzeniem się skóry, to oczywiście tych zabiegów będzie mniej. Natomiast jeżeli już są naprawdę stan skóry jest bardzo zaawansowany starzeniowo, to w tym momencie rzeczywiście tych zabiegów trzeba zrobić więcej. A to się oczywiście wiąże z wiekiem, więc im starsza pacjentka, tym regeneracja jest troszeczkę słabsza i wymaga więcej zabiegów tego typu.